Ewakuacja ludności i zwierząt z terenów zagrożonych. Ewakuacja jest to zorganizowane przemieszczanie ludności cywilnej z terenów zagrożonych do terenów bezpiecznych. Najskuteczniejszym i najbezpieczniejszym sposobem uniknięcia niebezpieczeństwa jest oddalenie się od tego źródła lub miejsca jego występowania. Kiedy pozwala na to czas, oprócz ratowania ludzi i zwierząt, można spróbować wywieźć z zagrożonego obszaru przynajmniej część dobytku. Można też zabezpieczyć dobra, które muszą pozostać: budynki, maszyny, urządzenia i tym podobne. Jeżeli jednak brakuje czasu, najważniejsze jest ratowanie ludzi. Rodzaje ewakuacji możemy podzielić na dwie kategorie. Pierwsza z nich to ewakuacja planowana, ewakuacja spontaniczna i ewakuacja doraźna. Ewakuacja planowana polega na podporządkowaniu się poleceniu władz i służb profesjonalnych: Policji, Obrony Cywilnej, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej, w czasie działań zmierzających do opuszczenia zagrożonych rejonów. Najczęściej wyznacza się wówczas termin, godzinę oraz miejsce zbiórki osób, które mają zostać ewakuowane. Ewakuacja spontaniczna. Może się zdarzyć, że ani władze, ani profesjonalne służby nie zdążą uprzedzić i zaalarmować ludności. Decyzję o ewakuacji należy wówczas podjąć samodzielnie. Takie działanie nosi nazwę także samoewakuacji. Ewakuacja doraźna, kiedy nagle nastąpiło nieprzewidziane zagrożenie zdrowia oraz życia ludzi i ewakuuje się ludzi z wcześniej nieprzewidzianych miejsc. Wyróżniamy także 3 stopnie ewakuacji. Ewakuacja pierwszego stopnia polega na niezwłocznym przemieszczeniu ludności, zwierząt, mienia z obszarów, w których wystąpiło nagłe, nieprzewidziane zagrożenie, poza strefę zagrożenia. Realizuje się ją natychmiast po zaistnieniu zagrożenia. Dotyczy miejscowego zagrożenia, np. pożar budynku. Ewakuacja drugiego stopnia polega na uprzednio przygotowanym, planowanym przemieszczeniu ludności, zwierząt, mienia z rejonów przyległych do obiektów stanowiących potencjalne zagrożenie w przypadku ich uszkodzenia lub awarii. Realizuje się ją w sytuacji wystąpienia symptomów takiego zagrożenia. Dotyczy wielkoobszarowego zagrożenia, np. powodzi, w gminie, w powiecie lub np. w całym mieście. Ewakuacja trzeciego stopnia polega na uprzednio przygotowanym przemieszczeniu ludności, zwierząt, mienia podczas podwyższenia stanu gotowości obronnej państwa. Prowadzona jest w czasie stanów nadzwyczajnych i w czasie wojny. W czasie ewakuacji działają specjalne komórki organizacyjne tworzone przez władze samorządowe i pomagające w ewakuacji. Do zadań specjalnych komórek należy m.in. utworzenie punktów ewakuacyjno-informacyjnych, zbiórek, pomocy medycznej czy żywienia. Każdy powinien zostać poinformowany o sposobie ewakuacji, zasadach zabezpieczenia logistycznego oraz spodziewanych warunkach w miejscu pobytu tymczasowego. Rodzinom należy zapewnić wspólny dojazd oraz miejsce zakwaterowania. Szczególną opieką otacza się osoby chore, niepełnosprawne, w podeszłym wieku oraz kobiety ciężarne i z małymi dziećmi. Ewakuacji nie podlegają osoby wchodzące w skład organizacji ratowniczych, ochrony ludności i służb porządku publicznego. Osoby niezbędne do zapewnienia ciągłości funkcjonowania życia lokalnej społeczności. Osoby posiadające przydziały mobilizacyjne. Osoby niezbędne w danym rejonie ze względu na realizację zadań przez siły zbrojne i formacje obrony cywilnej. W czasie przemieszczania ludności odpowiednie służby zapewniają warunki sanitarno-higieniczne,
zaopatrując ludność w wodę, żywność, środki medyczne i higieniczne. Zarządzający przeprowadzenie ewakuacji określa obszar objęty obowiązkiem ewakuacji ludności, czas, w jakim należy przeprowadzić ewakuację, kolejność ewakuacji według rejonów, wieku ludności i tym podobnych, drogi i miejsca docelowe, transport, służby i osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo osób ewakuowanych, ich dobytek, opiekę medyczną. Miejsce i czas zbiórki oraz sposób ewakuowania niepełnosprawnych. Niezależnie od ewakuacji prowadzonych przez władze państwowe lub samorządowe, każdy powinien być przygotowany do zmiany miejsca zamieszkania w przypadku zagrożenia. Zanim jednak podejmiemy decyzję o ewakuacji, powinniśmy zrobić rozpoznanie. Trzeba ustalić plan postępowania, kierując się pewnymi zasadami. Zasada pierwsza ewakuacji. Wybranie i sprawdzenie minimum dwóch bezpiecznych miejsc w różnych odległościach od własnego domu, jako potencjalnie możliwych do zamieszkania w przypadku pożaru, powodzi i tym podobnych zdarzeń. Zasada numer 2. Ustalenie z rodziną stałych miejsc, w których można zostawić wiadomości i ewentualnie kontaktować się w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń. Zasada numer 3. Ustalenie z najbliższymi standardowego postępowania w przypadku konieczności natychmiastowego opuszczenia miejsca zamieszkania. Zasada numer 4. Przechowywanie podstawowych dokumentów w jednym stałym miejscu, znanym wszystkim członkom rodziny. Po to, by w przypadku zagrożenia każdy z członków rodziny mógł szybko złapać te dokumenty i wynieść z miejsca zagrożenia, ewakuować się razem z nimi. Takimi dokumentami, oprócz oczywistego dowodu osobistego lub legitymacji szkolnej, będą na pewno dokumentacje medyczne, ale także na przykład dokument ubezpieczenia mieszkania. No bo wyobraźmy sobie, że uciekamy z mieszkania, to mieszkanie spłonęło lub się utopiło, mieliśmy ubezpieczone, ale nie potrafimy tego udowodnić. Stracimy cały dobytek. Więc musimy przemyśleć, jakie dokumenty trzymamy w takim miejscu, z którego właśnie możemy wszystko zabrać bardzo szybko podczas ewakuacji. Zasada numer 5. Okresowe sprawdzanie stanu głównych bezpieczników i zaworów oraz instalacji domowych i natychmiastowe usuwanie stwierdzonych braków lub uszkodzeń. Sprawność techniczna takich zaworów i bezpieczników jest bardzo ważna, gdyż wyobraźmy sobie na przykład, że oddalamy się z miejsca zamieszkania podczas ewakuacji, zamykamy wodę, prąd, a okazuje się, że któryś zawór nie działa i woda dalej leci. Po pierwsze, może nam zalać mieszkanie całe. Po drugie, może zalać także instalację elektryczną, która, jeżeli zaiskrzy, może spowodować pożar. Dom, który by ocalał, w takim wypadku może zostać stracony. Zasada numer 6. Posiadanie niezbędnego zapasu wody pitnej, żywności oraz podstawowych środków opatrunkowych i higienicznych, radioodbiornika na baterie, pracującego na falach stacji lokalnej, zapasowego oświetlenia. Nie wiadomo, gdzie będziemy podczas ewakuacji, czy nie schowamy się gdzieś, gdzie na przykład nie ma prądu, wtedy przyda nam się latarka. Przydadzą nam się także informacje radiowe, kiedy będziemy mogli wrócić do domu. Zasada numer 7. Opracowanie listy przedmiotów niezbędnych i zgromadzenie ich w miejscu znanym wszystkim domownikom. Tak jak w przypadku dokumentów, chodzi o to, żeby te wszystkie najważniejsze rzeczy zabrać razem ze sobą. A nie damy rady tego zrobić, jeżeli będą porozmieszczane w całym mieszkaniu, a my będziemy mieli mało czasu na ewakuację. Rzeczy niezbędne, które należy zabrać podczas ewakuacji, to dokumenty tożsamości, rzeczy osobiste, odzież, lekarstwa specjalistyczne, zapas żywności i wody pitnej, indywidualne środki ochrony. Ewakuacja zwierząt. Odbywa się na podobnych zasadach jak w przypadku ludzi. W zależności od zagrożenia należy wcześniej,
wybrać i sprawdzić dwa lub trzy miejsca w okolicy, gdzie można rozmieścić stada krów, koni, owiec i innych zwierząt. Sprawdzić drogi ewakuacji zwierząt. Znaleźć miejsca wodopojów i zastępczych źródeł wody. Ewakuacja zwierząt musi być rozpoczęta już w chwili, gdy zaistnieje przypuszczalne niebezpieczeństwo zadymienia obiektu. Później możemy już do tego obiektu nie wejść. Akcję ratowniczą powinny podjąć w miarę możliwości te osoby, które normalnie opiekują się zwierzętami. Do akcji wyznacza się strażaków potrafiących obchodzić się ze zwierzętami. W przypadku wiązania grupowego zwalniamy łańcuchy i natychmiast wypędzamy zwierzęta z pomieszczeń. Jeżeli w stadzie wykształtował się porządek pierwszeństwa, powinien być on uwzględniony podczas ewakuacji. Do zwierząt podchodzimy ostrożnie i spokojnie, łagodnie przemawiając, bo zdenerwowanie ratownika udziela się także zwierzęciu. Zwierzęta wyprowadzone ze strefy zagrożonej przeprowadzamy w miejsca bezpieczne, z których nie będą mogły się wydostać, gdyż mogą próbować wrócić do swoich stałych miejsc przebywania. W razie potrzeby zabezpieczyć należy zwierzętom pomoc weterynaryjną. Ratując konie i duże zwierzęta, należy zwracać uwagę, by nie podchodzić nagle od tyłu. Sztuki silne powinno wyprowadzać dwóch ratowników. Koniom przywykłym do pracy można założyć uprząż i spokojnie wyprowadzić. Jeżeli zwierzę musi przechodzić w pobliżu miejsca pożaru, na jego głowę zarzuca się worki lub inne płachty, zakrywając oczy. Do nozdrzy można przytknąć trochę obornika, by wyeliminować zapach dymu. Ratowanie buchajów, czyli byków, powinna podjąć własna obsługa, gdyż przy zbliżaniu się do osób obcych zajmą one postawę obronną. Przeprowadzamy zwierzęta szybko, ale bez nadmiernego pośpiechu. Ratowanie świń powinno być także prowadzone przez ich własną obsługę z ewentualną pomocą innych osób. Ewakuacja owiec i baranów. Zaleca się wyprowadzanie w pierwszej kolejności barana przewodnika, zawiązując mu ślepia, czyli oczy. Inne zwierzęta powinny wyjść za nim spokojnie. Sztuki małe należy przenosić. W przypadku kontaktu z psem nastawionym do nas nieprzyjaźnie, nie wolno okazywać strachu, wykonywać gwałtownych ruchów i odchodzić odwracając się tyłem, a tym bardziej uciekać. Należy stanowczym głosem spróbować osadzić psa na miejscu, podając komendę: siad, do budy, stój, lub uspokoić go, na przykład: dobry pies. Drób przenosi się w workach lub w koszach. Pszczoły ratuje się wraz z ulami, zatykając otwór ula i wynosząc go do ciemnego pomieszczenia, po czym ul otwieramy. I najważniejsza zasada, zapamiętaj ją. Podczas ewakuacji należy zapanować nad emocjami i nie dać ogarnąć się panice. Panika zawsze jest najgorszym doradcą. Przez panikę ginie zawsze najwięcej osób, a bardzo często przez panikę ginie więcej osób niż przez samo zagrożenie. Teraz na kilku zdjęciach pokażę przykłady ewakuacji z różnych obiektów. Ewakuacja z płonącego budynku. Tutaj także widzimy ewakuację z płonącego budynku. Przy silnych pożarach, pamiętajcie, jest duże zadymienie i wtedy trzeba jak najniżej głowę mieć posadzki. Im niżej, tym mniej dymu jest. W sytuacji ekstremalnej, gdy już dymu jest naprawdę bardzo dużo, należy się czołgać. Ewakuacja ludności z terenów zalanych. Ewakuacja z pojazdu po wypadku. Ewakuacja z tonącego statku.
ewakuacja z rozbitego samolotu. Ewakuacja po wybuchu wulkanu. Ewakuacja po wybuchu wulkanu. Ewakuacja zwierząt. I jeszcze jeden kadr ewakuacji zwierząt. Dziękuję za obejrzenie prezentacji. Materiał był przygotowany na lekcję z edukacji dla bezpieczeństwa.